Minęła 16. Michał Trzaśniewski, zapraszam na serwis informacyjny. Osoby niepełnosprawne i ich opiekunowie protestują w Sejmie. Domagają się, by obywatelski projekt ustawy o rencie socjalnej został rozpatrzony na najbliższym posiedzeniu. Projekt zakłada wypłatę renty w wysokości najniższego krajowego wynagrodzenia, które wynosi 2700 zł netto. Obecnie dorośli z niepełnosprawnościami otrzymują miesięcznie 1217 zł netto. Państwa, 1217 zł w takim woreczku. I ja się pytam, kto z państwa, z parlamentarzystów, z PiS-u chce się zamienić na te pieniądze, na życie pani dla osoby poseł, niepełnosprawnej, poseł, niezdolnej do samodzielnej egzystencji pani na poseł, miesiąc? Pani droga, pani poseł Hartwig, pani to poseł. Renta socjalna, czyli projekt, który został teraz złożony. Ja przypomnę, że to dzięki naszym działaniom ta renta socjalna została zrównana do 100% renty przy całkowitej niezdolności do pracy. Ta renta jest waloryzowana tak jak inne świadczenia emerytalno-rentowe. Dzisiaj od 1 marca wszystkie świadczenia są zwaloryzowane, a więc renta socjalna wynosi 1588 zł, tak jak minimalna emerytura i tak jak renta przy całkowitej niezdolności do pracy. Dobro osób niepełnosprawnych jest dla nas ważne. Rząd Prawa i Sprawiedliwości wydaje ponad 2 razy więcej na pomoc dla osób z niepełnosprawnościami niż rząd PO-PSL. Mówił na konferencji prasowej rzecznik gabinetu Mateusza Morawieckiego Piotr Müller. Dodał, że zarówno świadczenie pielęgnacyjne, jak i renta socjalna wzrosły dwukrotnie. W 2015 roku na wsparcie osób z niepełnosprawnością przeznaczone było 15,5 miliarda złotych. W roku 2022, tym, który już jest zamknięty za nami, przeznaczono ponad 37 miliardów złotych. To jest wzrost o 21,5 miliarda złotych, czyli dużo ponad 100% w tym okresie, o którym mówimy. Jeżeli chodzi o świadczenia pielęgnacyjne, one w 2015 roku wynosiły 1200 zł, dziś od 2023 roku jest to 2458 zł, to jest ponad dwukrotny wzrost w stosunku do tego, co było wcześniej. Jeżeli chodzi o świadczenia takie jak renta socjalna, to przede wszystkim w 2018 roku my zdecydowaliśmy o tym, żeby zrównać rentę socjalną do kwoty najniższej renty z tytułu całkowitej niezdolności do pracy. I w tej chwili renta socjalna wynosi na ten rok 1588 zł, czyli właśnie jest zrównana z tą kwotą, a w roku 2015 wynosiła 739 zł. Mówię o tych liczbach, dlatego że w tej kontekście całej debaty, która ma miejsce w tej chwili, warto o tych faktach przypomnieć. To nie jest tak, że przez ostatnie lata w tym obszarze nic się nie zadziało. I oczywiście życzylibyśmy sobie i pracujemy nad różnego rodzaju rozwiązaniami, które by polepszyły sytuację osób z niepełnosprawnościami. Natomiast nie jest prawdą, że w tym obszarze nie poczyniono daleko idących dobrych kroków. Wicepremier i minister obrony narodowej Mariusz Błaszczak apeluje do swojego niemieckiego odpowiednika o części zamienne do czołgów Leopard. Polski rząd chce stworzyć w zakładzie Bumar-Łabędy hub remontowy i serwisowy do Leopardów wysyłanych na Ukrainę. Oczekuję od ministra Pistoriusa tego, że wpłynie na przemysł niemiecki, tak żeby części zamienne do Leopardów były dostarczane. Jesteśmy gotowi, aby uruchomić hub serwisowy w Polsce, który będzie zajmował się właśnie remontem i serwisem czołgów Leopard dostarczonych na Ukrainę. Ten hub chcemy uruchomić w Bumarze Łabędy. Bumar Łabędy ma odpowiednie warunki do tego, żeby prowadzić taką działalność, no ale jest jeden problem zasadniczy. Brak części zamiennych do tych czołgów. To jest wyzwanie, które stoi przed Niemcami, które stoi przed Polską, przed Kanadą, w zasadzie przed wszystkimi państwami. Ale oczywiście ten problem mogą rozwiązać wyłącznie Niemcy, wyłącznie niemiecki przemysł obronny. Minister Mariusz Błaszczak przekazał, że w tym tygodniu Polska dostarczy Ukrainie kolejne 10 czołgów Leopard. Ponadto powiedział, że stworzenie przez nasz kraj koalicji na rzecz przekazania Leopardów zakończyło się sukcesem.
Gwoli przypomnienia, proszę państwa, umówiłem się z ministrem Pistoriusem, że ja będę odpowiedzialny za zbudowanie koalicji państw, które posiadają czołgi Leopard 2A4. Minister Pistorius czołgi Leopard 2A6. Ja doprowadziłem do tego, że taka koalicja powstała. 14 czołgów polskich, 4 już są na Ukrainę, kolejne 10 jeszcze w tym tygodniu trafi na Ukrainę. 8 czołgów norweskich, 8 czołgów kanadyjskich. Kanadyjczycy zdecydowali o tym, żeby zwiększyć tą liczbę do 8. Rozmawiałem na ten temat z ministrem obrony Kanady, panią Anitą Anand. Do tego jeszcze 6 czołgów hiszpańskich, no i wozy, które stanowią o wsparciu dla takiego batalionu czołgowego, które zobowiązali się przekazać Finowie, a więc batalion jest sformowany. Czekamy na sformowanie batalionu przez ministra Pistoriusa. To wszystko w naszym serwisie informacyjnym. Dziękuję za uwagę, a za chwilę rozmowa Adriana Stankowskiego.